Jarosław Kuźniar, dobrze sobie radzę z hejtem w sieci. Cześć, to jest Slash Celebrycki, zaczynamy. Jarosław Kuźniar od dawna jest postrzegany jako jeden z bardziej kontrowersyjnych polskich dziennikarzy. Zbiera wyjątkowe żniwo internetowego hejtu, ale trzeba przyznać, że też trochę na to pracuje. Często wdaje się w polemikę z hejterami, czasem też daje im pożywkę niezbyt przemyślanymi wypowiedziami. Jednak skala hejtu, jakiej doświadcza prowadzący Dzień Dobry TVN, jest naprawdę przerażająca. Dlatego też Kuźniar stał się idealnym bohaterem kampanii Hate Stop, a spot z jego udziałem, znany pod nazwą Ryj Kuźniara, jest naprawdę świetny. A co o samej kampanii mówi Kuźniar? Ja już dobrze sobie radzę z hejtem w sieci. Zdecydowałem się użyczyć swojego ryja, żeby pokazać, że jak mówisz do kogoś prostytutko albo niech cię Arab z kozą pomyli, to zostaje. Każdy gdzieś doświadcza hejtu, może na mniejszą skalę, bo to jest mniej medialne, ale boli, powielokroć. Na początku zastanawiałem się, czy oni nie mają racji, ale w którymś momencie uświadomiłem sobie, że dam im wygrać, jeżeli będę myślał ich językiem, ich głową, jeżeli będę pozwalał, żeby ta dorobiona mi gęba, z którą się nie zgadzam, gdzieś tam mi towarzyszyła. Jarkowi życzymy wytrwałości, bo mamy świadomość, że walka z internetowym hejtem do najłatwiejszych nie należy. A o innych gwiazdach, mniej lub bardziej hejtowanych, przeczytacie jak zwykle na Plejadzie. Do zobaczenia.